Glapiński przed Trybunałem Stanu? Szef komisji nie ma dobrych informacji. Wstępny wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu złożyło 191 posłów koalicji rządzącej. Jak przekazał właśnie szef komisji Zdzisław Gawlik, cały proces może jeszcze trochę potrwać, nawet rok. Przypomnijmy, że szefowi NBP zarzucono m.in. naruszenie konstytucji. Takie postępowania mogą trwać długo, zakładam, że praca powinna się skończyć w rok, powiedział szef Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisław Gawlik, KO, pytany o pracę nad wstępnym wnioskiem o Trybunał Stanu dla szefa NBP Adama Glapińskiego. Trybunał Stanu dla Glapińskiego? W rok powinno się skończyć. Rozpoczęcie pracy Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ODK, nad wstępnym wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zaplanowane jest na wrzesień. Szef Komisji ODK Zdzisław Gawlik, pytany o czas, jakiego potrzebowałaby komisja, by zakończyć pracę nad wnioskiem, stwierdził, że nie jest w stanie tego określić, jednak takie postępowania mogą trwać długo. Tak jak ustawodawca założył, tutaj nie obowiązuje zasada dyskontynuacji, czyli takie postępowania mogą trwać długo. Może tutaj, zakładam w swojej głowie, że to w rok się powinno skończyć. Pracę skończymy, Sejm zadecyduje co dalej, powiedział. Wstępny wniosek o postawienie szefa NBP przed TS złożyło 191 posłów koalicji rządzącej, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował go do procedowania przed komisję pod koniec maja bieżącego roku. Adamowi Glapińskiemu zarzucono naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez należytego upoważnienia od Rady Polityki Pieniężnej i poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP. W ocenie członków zarządu NBP wniosek ten jest próbą złamania niezależności Polskiego Banku Centralnego. Gawlik OTK, zachowam się zgodnie z prawem. Już w marcu bieżącego roku, grupa posłów PiS złożyła w TK wniosek zaskarżający 4 przepisy ustawy o Trybunale Stanu i jedną z regulacji regulaminu Sejmu. Jego istota sprowadza się, jak wskazano w uzasadnieniu, do faktu powierzenia przygotowania aktu oskarżenia prezesa NBP przed TS, czyli pociągnięcia prezesa NBP do odpowiedzialności konstytucyjnej. Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, a więc ciału par excellence politycznemu. Sprawą TK ma zająć się we wtorek, 20 sierpnia, o 10:00. Gawlik podkreślił w rozmowie z PAP, że nie wypowiada się na temat Trybunału Konstytucyjnego ani o możliwej decyzji TK odnoszącej się do prac komisji. Zapewnił, że niezależnie od tego, jaka decyzja w TK zapadnie, to będzie zachowywał się zgodnie z prawem. 6 marca bieżącego roku, Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy. W końcu lipca Sejm przyjął 2 ustawy mające na celu zreformować Trybunał Konstytucyjny, następnie poprawki do tych ustaw wprowadził Senat i obecnie poprawki te oczekują na rozpatrzenie przez Sejm.